Cześć! Egzamin ósmoklasisty z matematyki już tuż, tuż. A my, jak co dzień, przygotowujemy się z kolejnym matematycznym zadaniem. Ciekawy, co przygotowałam dla Ciebie dzisiaj? Zobaczmy! Dzisiaj zajmiemy się takim zadaniem otwartym z ostrosłupem prawidłowym. Widzimy, że trójkąt przedstawiony na rysunku jest ścianą boczną ostrosłupa prawidłowego trójkątnego. My musimy wyliczyć pole powierzchni całkowitej tego ostrosłupa. Pole całkowite składa się z pola podstawy i z pola ścian bocznych. Jeżeli chodzi o pole podstawy, to zobaczmy, skoro ostrosłup jest prawidłowy trójkątny, to w podstawie ma trójkąt równoboczny o boku długości 2 cm, czyli ma trójkąt 2, 2 i 2. Czyli pole podstawy wyliczymy jako pole trójkąta równobocznego, czyli 2 kwadrat pierwiastka z 3 przez 4. 2 kwadrat to jest 4, skróci nam się to z czwórką, czyli pole podstawy równa się pierwiastek z 3. A jeżeli chodzi o pole boczne, czyli musimy wyliczyć pole trzech ścian bocznych, każda z tych ścian bocznych jest takim trójkątem równoramiennym. Czyli policzymy to 3 razy, uwaga, pole trójkąta to jest A razy H przez 2. Ale nie mamy wysokości tego trójkąta, nazwijmy ją sobie literką H, ale wyliczymy to z Pitagorasa. Tu mamy połowę podstawy, czyli 1, więc mamy 1 kwadrat plus H kwadrat równa się 7 kwadrat, czyli mamy 1 plus H kwadrat. Kwadrat równa się 49, h kwadrat to jest 48. Jeżeli spierwiastkujemy 48, 48 to jest 16 razy 3, czyli h równa się pierwiastek 48, pierwiastek z 16 razy pierwiastek z 3, to będzie 4 pierwiastki z 3. Czyli pole boczne wyliczymy jako podstawa, czyli 2 razy wysokość 4 pierwiastki z 3 przez 2. Dwójki nam się ładnie skrócą, mamy 3 razy 4 pierwiastki z 3, czyli 12 pierwiastków z 3. Tak więc pole całkowite to będzie pole podstawy, czyli pierwiastek z 3, plus pole boczne, czyli plus 12 pierwiastków z 3, mamy 13 pierwiastków z 3. I to będzie nasza końcowa odpowiedź. A już jutro zajmiemy się takim zadaniem. Glazurnik układał płytki. Wykres przedstawia liczbę ułożonych płytek w zależności od czasu w trakcie 8-godzinnego dnia pracy. Przeczytaj te zdania i zdecyduj, jaka według Ciebie jest fałszywa odpowiedź. Napisz ją proszę w komentarzu pod tym filmem. I zapraszam Cię już jutro na odpowiedź do tego właśnie zadania. Póki co możesz napisać swój komentarz z Twoją sugerowaną odpowiedzią. A my widzimy się już jutro, jak zawsze, w Pobudce z Matmą o godzinie 7:05. Pa, do zobaczenia!